Adam, 20 dni do walki pozostało i jak teraz wygląda twój dzień? Bo rozumiem, że już jakąś tam ostatnią fazę sparingów pewnie zaczynasz teraz. No, dzisiaj właśnie skończyłem 12 rund, więc forma jest. Ostatnie 2 tygodnie, więc ciężko pracę teraz, tak? I jaki był u ciebie nastrój? No bo wiadomo, było przekładanie tego terminu walki. Wszyscy czekaliśmy, ty też, ty czekałeś najbardziej, tak? I czy ten dłuższy czas sprawił, że to wpłynęło na ciebie jakoś negatywnie, czy po prostu miałeś więcej czasu na treningi? Myślę, że no, trochę negatywnie, no nie? Myślę, że właśnie tak czekałem, już w końcu przestałem wiedzieć, co się wydarzy. Nawet Adam, jest dobra, wiesz, okazja walczyć na gali Fury Wilder, no, wiesz, i jak to jest, wiesz, to nie można za bardzo odmówić, tak? Więc trochę mało czasu zostało na przygotowanie, ale zrobiliśmy najlepiej robotę, jak widzieliśmy. Forma jest, więc powinien być dobrze. Ty wracałeś do tej walki już po jakimś czasie, no bo pewnie na gorąco się to ciężko ogląda, ale było czas na analizę. Jakie wnioski z tej porażki z Heleniusem? No po prostu dobrze mnie trafił, tak? Walkę myślę, że wygrywałem. Zamiast kurde się skupić i dalej iść powoli i go skończyć, to ja się za bardzo rzuciłem. Dobrze mnie skontrował, jak wchodziłem i no. Później mój chyba charakter, tak? Zamiast kurde dojść do siebie, znowu to ja zrobiłem właśnie pierwszy krok do przodu. Chciałem jakby się odegrać, a no jednak jesteś naruszony, trzeba jednak do siebie dojść i później, no wiesz, to skończy się. Co tutaj zagrało? To był fakt, może, że kibice cię nieśli, no bo tam atmosfera była niesamowita w Barclays Center, czy... No charakter, tak? Myślę, że zawsze jestem walecznym zawodnikiem, zawsze, wiesz, chodziłem do przodu. No i tak się uchowałem, tak? Takim charakter, żeby non stop walczyć. No i myślę, no, to jest kmietne, tak? Szczególnie jak nie pamiętam walki, w której byłem naruszony, więc nie wiedziałem dobrze, jak zareagować. Mam nadzieję, że to było dobra nauczka, tak? No plus jest taki, że gdyby coś takiego odpłukać się zdarzyło jeszcze raz, to będziesz wiedział, co zrobić chyba teraz, nie? Adam, tak w ogóle, bo ja się zastanawiam nad tym po tej twojej porażce. Czy ty w ogóle była w twojej głowie taka myśl, żeby wziąć tak zwaną walkę na przetarcie, spróbować się z kimś innym, czy po prostu taką pałałeś chęcią, żądzą rewanżu, że tylko Helenius, nic więcej? No to musiałem tylko rewanż, tak? Później właśnie zaczęło się, kurde, te przekładanie tej walki, więc po prostu chciałem zawalczyć, chciałem znowu wyjść do ringu. Znowu się ruszyć, tak? Bo jednak w to roku przerwy to jest naprawdę drugi element, szczególnie w tak ważnej walce, tak? Więc zobaczymy, jak będzie to miało wpływ, ale też, no, też czekał w to roku, tak? Więc myślę, że jakby teraz są wyrównane te szanse i myślę, że no, taka trochę uwaga na nie być albo nie być, tak? Słuchaj, ja się chciałem zapytać o to, co często kibice poruszają, tak? Wiadomo, oni nie wychodzą do ringu, no ale mają tam swoją optykę, patrzą z boku, to znaczy o twój styl boksowania, no bo twój styl jest taki, przyjmujesz swoje i oddajesz jeszcze więcej i tak wygrywasz walki. Niektórzy mówią, że przez ten styl przegrałeś z Heleniusem, ale z drugiej strony dzięki temu stylowi boksowania wygrywałeś wcześniejsze walki. Jak ty do tego podchodzisz? Czy uważasz, że powinieneś być ostrożniejszy, czy to był wypadek przy pracy i po prostu wyjdziesz do ringu i będziesz robił swoje, to samo, co robiłeś wcześniej? Chyba kibice zawsze krytykują, tak? Mayweather tak samo walczył, uciekał i każdy mówi, o, jest strasznie nudny, tak? Każdy ma swój styl i po to są kibice, tak, żeby kibicować i też co, wiesz, ma jakieś tam opinie, tak? Ja jednak robię swoje, lubię tak walczyć, lubię chodzić do przodu, lubię te walki jednak, się lubię oglądać, tak? Że się w walce jakby gubisz, a nie kurde patrzysz na telefon, więc myślę, że lubię tak walczyć i myślę, że to kibice teraz mnie nie doceniają, tak? Czyli to nie będzie Adam Kownacki boksujący za lewym, prostym, bezpiecznie. Tylko to samo, co było wcześniej, rozumiem. Prawdopodobnie, tak? no ciężko powiedzieć, tak? Co mi do głowy strzeli tego dnia. Pracuję na 0%, czyli do sparingu, dla prezentacji to wychodził. Więc na pewno będę musiał go więcej używać, tak? Ale używać, jak kiedyś, no nie porównałem się do tej strony, ale tak, właśnie używał dużo dla tego. Szczególnie w jego młodszych walkach, tak? Gdzie wchodził pod lewym prostym, zdawał dużo serii ciosów, tak? Więc może to było coś fajnego, więc myślę, że coś też nie mogę się porównać, tak mówię, bo może w jakimś stopniu zaniesiono, bo to był fenomen, ale wszystkiego bardziej dodać do mojego boksu, tak? No tak,
taki podwójny lewy prosty to też jest sposób na skrócenie dystansu przy wysokim rywalu. Słuchaj, Adam, a czy ty zauważyłeś zmiany postawy niektórych kibiców względem ciebie? Bo wiadomo, że no, nie wiem, czy to tylko polscy, czy w ogóle tak jest na świecie też, że dopóki wygrywasz, to masz wokół siebie wielu kibiców, wielu fanów. Jak ci się noga podwinie, to nagle część kibiców odwraca. Zauważyłeś coś takiego, czy raczej ta ekipa jest jaka była? Ciężko powiedzieć, tak? Bo też jakby nie było, kurde, walka przegrała i pandemia uderzyła, tak? Każdemu życie się zmieniło i każdy miał własne problemy, a nie, kurde, co się dzieje zamknięcego, tak? A widzę teraz kibic, tak, co było dni mojej walki, piszą, odzywają się, odzywają, więc widzę, że nadal co mają moje plecy i chcą, żebym wyszedł, żebym wygrał kolejne walki, tak? I myślę, że jednak mnie nadal wspierają, tak? Pierwsza walka od dłuższego czasu poza Nowym Jorkiem. Miałeś tutaj piękną właśnie taką bazę fanów w Nowym Jorku. Boksowałeś wcześniej tam po jednorazowe walki w Chicago czy w Filadelfii, ale to zawsze jednak był Nowy Jork, teraz Las Vegas. Czujesz jakąś różnicę, jeśli chodzi o tę galę, ten pojedynek? Szczerze nie. Po prostu chcę się przygotować najlepiej, jak dam sobie radę i zrobić dobrą robotę, tak? Walkę wygrać i żeby wszystko wróciło jak mój nowy, tak? Żeby jednak znowu na te rankingi wskoczyć i się znaleźć jakby w walce przed celem, tak? Jednak cel jest taki sam, ja tak dążę. Mm-hmm. Ty pewnie nie śledzisz jakoś tam specjalnie internetu, ale Helenius się poczuł bardzo pewnie po tej wygranej. On mówił nawet, że dziwi się, że bierzesz rewanż, bo ten rewanż się skończy tak samo, że już ma na ciebie sposób. Jak to na ciebie wpływa? To jest jakaś dodatkowa motywacja, czy na takie gadanie nie zwracasz uwagi? Tak, bo nikt nie będzie walki, żeby tę walkę przegrać, tak? Więc trzeba powiedzieć, tak? Ja też się czuję pewnie, a zobaczymy, co się stanie. No, muszę się przygotować najlepiej, jak się dam. Czuję się dobrze, jak mówię, spróbowałem 12 rund, mam dalej sporo partnerów. No i zobaczymy, tak? Wyszło już z tego. A ty czujesz się faworytem tak, jak się czułeś przed pierwszą walką, czy troszkę ostrożnie już podchodzisz do tego pojedynku rewanżowego? Znając jego atuty? Nie, walkę wygrywałem, tak? Dopóki mnie nie trafił, więc czuję się dobrze na sparingach. Masz takie poczucie teraz już po walce, jak tę walkę przegrałeś z Heleniusem, że trochę go zlekceważyłeś, że zbyt pewny siebie byłeś, bo ja rozmawiałem z Kitem Connolly przed tamtą walką, on ostrzegał, że Helenius, że jedna walka naprzód, bo my już tam wszyscy pytaliśmy, co dalej, czy będzie Wilder, czy będzie Joshua, on mówił jedna walka po kolei, czy masz teraz z perspektywy czasu to jakiś do siebie żal może, że trochę go zlekceważyłeś, czy po prostu miał dobry dzień i cię położył? No myślę, że może nieświadomy, to może tam z tyłu głowy tak to rozważyłem. Może nieświadomy co zrobiłem, ale na pewno nie zauważyłem, bo jednak to jest boks i wiem, że tylko sobie uważa, to wiesz, to jest problem, tak? Mhm. Mam nadzieję, że może on też mnie tak zauważy, z tego co naprawdę widać, tak? Że jednak jest coś pewnie siebie, więc zobaczymy, czy się stanie i jest też tego. No mówił też, że Kownacki nie ma ciężkiej ręki po tej walce z tobą. To jest ale jakaś motywacja? No nie, no to zobaczymy, tak? To jest spoko. Widać, jakby wdychał kurde w rolniku, więc nie wiem, co on gada, no nie? I trzeba mówić, tak? Więc i się cieszę, że w ogóle ja dałem mu szansę, kurde, wiesz, na rewanż, tak? Bo za bardzo innej walki by nie miał, kurde, i nie myślę, że to też walczyć, tak? Bo jednak kibiców nie ma i no nie jest aż chyba tak za nazwiskiem, no nie? Widziałem właśnie, że nie było jakichś tam artykuł, chyba co napisał Dan Garczyk, że dostanie, wiesz, opłatę życia, więc powinien mi dziękować, a nie się wyobrażać. No to prawda, że to była dla niego duża szansa. Adam, jeden temat, tak zawsze się zastanawiałem, czy poruszać w rozmowie z tobą te tematy, bo ja jestem zdania, że wysoka waga ci specjalnie w boksowaniu nie przeszkadza, bo to też jest w jakiś sposób twoim atutem. Jak będzie teraz na tę walkę? Będzie lżej? Bo tak patrząc na ciebie, przynajmniej na tych zdjęciach takich facebookowych, to wygląda, że szczuplejszy jednak jesteś. Dużo było przerwy, więc dużo podnosiłem trochę w tym okresie i myślę, że dużo mięśni nabrałem. Ta ręka może będzie cięższa, jak mówi, że nie mam ciężkiej ręki. No ale no mięśni przybrałem, waga jest podobna, czuję się dobrze, jak mówić, no sylwetka jest troszkę lepsza, mięśni trochę nabrałem, no i też, no, tak szczerze mówiąc, chyba się zwracam uwagi, bo kurde, każdy lubi krytykować, gadać, a no, na ręki ja muszę wchodzić, ja muszę się czuć dobrze. A z drugiej strony też więcej biegać, więc też czuję dużo różnicę po tym. Aha. Z Tysonem Furym chyba o tym też rozmawiałeś, co? Na temat wagi. Co ci doradzał?
No właśnie powiem, tak, czyli trzeba rację, tak, że Andy Ruiz inaczej siły już nie miał, to miał, jak był cięższy, tak? Aha. Więc myślę, że ten balans jest strasznie ważny, kurde, a nie, kurde, kto ile waży, tak? Kurde, Ariolo na deski położył, więc może siły brakło, wiesz, jak mówimy, tak, waga niech będzie jaka będzie, już to pewna organizacja wagi, jeśli już nie ważyłem, chyba 2-3 tygodnie, to by się odżywiam, trenuję ciężko, więc wszystko idzie w koniec przepisane. Dziś czytałem taki ostatnio rozmowę z tobą, taki twój plan i 5 lat jeszcze boksowania, 10 walk. To jest taki realny plan, który teraz podtrzymujesz? No zobaczymy, tak. Chciałbym, tak. Zobaczymy, na co zdrowie pozwoli. Bo ja mam ten taki ciężki styl boksowania, więc ciężko powiedzieć. No tak. No, ale zobaczymy, tak. Na razie wszystko w porządku, tak. Sama dama, który też mówi ostatnio, walka z tym walka, no są te walki pożegnalne, tak. Więc ten boks jednak ma coś w sobie. Czy no ci ludzie do niego wracają, tak? Więc zobaczymy.